Styczeń 1961 roku. John Fitzgerald Kennedy zostaje wybrany na 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na Waszyngton spadło 20 cm śniegu, a wojsko do odśnieżenia użyło miotaczy ognia. Mimo przeszywającego zimnego wiatru, 44-letni Kennedy zdejmuje płaszcz, by podkreślić szczupłą sylwetkę. Mierzy nieco ponad 182 cm wzrostu i ma olśniewający uśmiech. Wydaje się być okazem zdrowia. Są to jednak tylko pozory. Dotąd dwa razy udzielano mu ostatniego namaszczenia. Kłopoty zdrowotne dadzą mu się jeszcze we znaki. Kennedy, który wcześniej zajmował urząd senatora, okazał się być asem w rękawie partii. Wkrótce weźmie udział w cyklu debat telewizyjnych z Nixonem. Wydawało się, że Nixon, doświadczony polityk, który był wówczas wiceprezydentem, z łatwością pokona rywala. Debaty ukazały jednak ogromny kontrast między kandydatami. Nixona pogrążyła zbyt energiczna gestykulacja i nerwowe ruchy. Miał na sobie źle dopasowany szary garnitur, a przed zdjęciami zrezygnował z użycia pudru, pocił się i musiał wycierać twarz chusteczką. Co ciekawe, ci, którzy nie oglądali debaty, a słyszeli ją w radiu, twierdzili, że lepiej wypadł Nixon. Jednak to Kennedy'emu udało się wygrać wybory. Zwycięstwo zostało rozstrzygnięte różnicą zaledwie 100 tysięcy głosów, czyli 0,2%. Kennedy ma u swojego boku brata Bobiego, który stanie się prokuratorem generalnym, oraz żonę Jacqueline, która swoją elegancją zachwyca Amerykę. Mówi płynnie po francusku i hiszpańsku, woli szampana od koktajli i nałogowo pali papierosy. Paczkę dziennie, salemów lub elemów. Podczas kampanii wyborczej męża jeden z jego sztabowców stał z zapalonym papierosem, by mogła się zaciągać. Kiedy zechce. Jackie w przeciwieństwie do męża jest introwertyczką. Nie ma zaufania do obcych. Kryje swoją osobę pod płaszczem tajemnicy. W okresie dorastania wpajano jej zasady prywatności i nieokazywania na zewnątrz tego, co myśli. Któryś z jej znajomych określał to w ten sposób. Lubi być trochę tajemnicza. Ludzie nie wiedzą, co sobie myśli, ani czym się zajmuje za kulisami. I w istocie Jacqueline Bouvier Kennedy nigdy przed nikim się w pełni nie odsłania. Nawet przed mężem prezydentem. Wkrótce po objęciu prezydentury Kennedy wydał zgodę na tajną operację na Kubie. Amerykanie mieli zamiar osadzić w Hawanie proamerykańskiego lidera. Operacja rozpoczęła się od inwazji w Zatoce Świń. Prezydent za namową CIA wysłał 1400 uchodźców, by wykonali zadanie, którego legalnie nie mogła podjąć się armia USA. Misja była jednak źle przygotowana i zakończyła się fiaskiem. Równocześnie CIA i jej długoletni dyrektor Allen Dulles oraz oficer Richard Bissell dążyli do zgładzenia Fidela Castro, przeprowadzając tajne misje. Planowane zabójstwa obejmowały różne metody, od skażonych cygar przez zatrute długopisy, aż po eksplodujące małże. Mimo tych starannie opracowanych planów, żadna z prób zabójstwa Castro nie powiodła się. W rzeczywistości Fidel przetrwał dziesiątki prób zamachu na swoje życie. Wobec słabości amerykańskiej agentury na Kubie, CIA w końcu zwróciło się o pomoc do mafii. We wrześniu 1960 roku Bissell i Dulles zainicjowali rozmowy z dwoma czołowymi postaciami mafii, Johnem Rosellim i samym Giancaną. Carlos Marcello, Santos Traficante i Meyer Lansky również zostali zaangażowani w spisek. Wiadomo, że mafia była zła na Castro za zamknięcie ich dochodowych burdeli i kasyn na Kubie. W końcu Johnny Roselli i jego przyjaciele zdali sobie sprawę, że rewolucji kubańskiej nie da się odwrócić, po prostu usuwając jej przywódcę. Postanowili jednak grać dalej w jednej drużynie CIA, by zapobiec ściganiu ich za przestępstwa popełnione w Stanach Zjednoczonych. Po fiasku operacji w Zatoce Świń w listopadzie 1961 roku w CIA poleciały głowy. Kennedy publicznie przyjął na siebie odpowiedzialność za porażkę, jednak prywatnie obwiniał Dallesa i jego współpracowników za wprowadzenie go w błąd na temat potencjalnego powodzenia operacji. Kennedy był zdecydowany na reformę agencji i w listopadzie 1961 roku usunął Dulesa ze stanowiska dyrektora CIA. A relacje radziecko-kubańskie coraz bardziej się zacieśniały. Prezydent budzi się codziennie o 7:00 i jeszcze przed śniadaniem, leżąc w łóżku, czyta gazety. W łóżku zjada też śniadanie.
O godzinie 9 jest już w gabinecie owalnym, gdzie rozmawia z doradcami przekazującymi, co wydarzyło się na świecie. Klnie jak szewc, ale nigdy w obecności dam. W wolnych chwilach w sali kinowej Białego Domu lubi oglądać filmy, głównie te o potyczkach na froncie, ale i westerny. Nie jest to jednak jego jedyna rozrywka. Wieczorami spędza czas przy basenie, w którym woda zgodnie z zaleceniem fizjoterapeutów podgrzana jest do 32,2 stopnia Celsjusza. Kąpiele mają złagodzić jego uporczywe bóle kręgosłupa. Kennedy nosi ortezę lędźwiowo-krzyżową, która ma utrzymywać kręgi w jednej pozycji, a tym samym zmniejszać nacisk i ból. John cierpi na chorobę Addisona, która atakuje nerki i powoduje chroniczne zmęczenie. Degeneracyjne zmiany kręgosłupa oraz niedoczynność kory nadnerczy, z którymi borykał się Kennedy, były najprawdopodobniej wynikiem przyjmowania sterydów w dzieciństwie. Leki te stosował, aby złagodzić problemy z układem pokarmowym. Kennedy jako dorosły bierze więc końskie dawki testosteronu i kortyzonu, które mają mu dodać energii i witalności. Wyborcy nie mają pojęcia, że Kennedy jest chory. O chorobie wie tylko rodzina. Zapytany kiedyś wprost przez jednego z senatorów kategorycznie wyparł się choroby, twierdząc, że jest zupełnie zdrowy. Skłamałby nie okazywać publicznie słabości. Prezydent potajemnie korzysta z usług Maxa Jacobsona, którego nazywano dr Feelgood, ponieważ podawał on bogaczom koktajle zawierające mieszanki środków, zapewniające długotrwałe uczucie euforii. Podejrzewano, że mieszanki, które przygotowywał, prawdopodobnie zawierały witaminy, sterydy, łożysko zwierzęce, szpik kostny oraz dużą porcję amfetaminy. Niektórzy lekarze mieli przestrzegać Kennedy'ego, że mieszanie hormonów z koktajlami może działać dewastująco na organizm. Kennedy nic sobie z tego nie robił. Mówił, że skoro środki działają, muszą być dobre. Zażywane substancje stale podwyższały jego libido, a on żył tak, jakby za chwilę mógł umrzeć. Lekkomyślnie. W czasie wolnym nie tylko oglądał filmy, ale umawiał się z wieloma kobietami. Czasami przychodziły one do Białego Domu, gdzie prezydent pływał nago w basenie. Ciesząc się ich towarzystwem, zdradzał żonę. JFK był uzależniony od relacji z kobietami, zanim dotarł do Białego Domu. Pochodził z bogatej rodziny, w której każdy z mężczyzn posiadał kochanki i wszyscy o tym wiedzieli, także ich żony. Jak stwierdziła Joan Kennedy, żona Teda, młodszego brata prezydenta, wszyscy Kennedy są tacy. Na koniec popadła w alkoholizm. Lista dziewcząt, które przewinęły się przez łóżko JFK, jest bardzo długa. On sam miał powiedzieć: jeśli nie mam kobiety co 3 dni, cierpię na okropne bóle głowy. Agenci Secret Service mieli mnóstwo pracy. Bezustannie musieli sprawdzać przychodzące kobiety, o których nic nie było wiadomo, ani skąd pochodzą, ani czy nie są uzbrojone, czy nie zamierzają szantażować prezydenta. A Kennedy balansował po cienkiej linie. Co najmniej 5 kochanek stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Niedawno odtajnione dokumenty i zeznania świadków wskazują, że prasa chciała ujawnić związki Kennedy'ego. Straciłby nadzieję na reelekcję. Groził mu także impeachment. W latach 1941-1942 JFK spotykał się z duńską dziennikarką Ingą Arvat, która była niemieckim szpiegiem. Kiedy Inga przyjechała na terytorium Stanów Zjednoczonych, miało ją na oku FBI. Wkrótce dowiedzieli się, że spotyka się z JFK. John został przez to prawie wyrzucony z wojska, ale ostatecznie przeniesiono go do Karoliny Południowej. Ona pojechała za nim, FBI założyło im podsłuch. Kiedy płomienny romans w końcu się skończył, dyrektor FBI Edgar Hoover nie zamierzał skasować nagrań. Inga Arvat urodziła się w Kopenhadze w 1913 roku. W wieku 16 lat została królową piękności Danii. Rok później poślubiła egipskiego dyplomatę o imieniu Kamal Abdel Nabi. Małżeństwo trwało tylko 2 lata i zakończyło się rozwodem. Po rozpadzie małżeństwa Inga dostała pracę jako korespondentka w Berlingske Tidende, największej duńskiej gazecie. Podczas swojej pracy w gazecie wielokrotnie podróżowała do Niemiec i przeprowadzała wywiady z czołowymi postaciami III Rzeszy. Zrobiła duże wrażenie na samym Adolfie, który zaprosił ją do swojej prywatnej loży podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Idealna nordycka piękność, nazwał ją. Chodziły nawet pogłoski, że miała romans z Führerem. W wieku 21 lat Inga poślubiła Paula Feyosa, znanego reżysera filmowego, i wystąpiła w kilku jego filmach. Zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Wówczas Feyos udał się w podróż do Peru.
Inga dostała pracę w gazecie Times Herald i zamieszkała w Waszyngtonie. Inga dzieliła mieszkanie z Kathleen Kick Kennedy, siostrą Johna. Któregoś dnia Kick przedstawiła Ingę swojemu bratu. Młody JFK natychmiast zachwycił się Arvad, która była od niego 5 lat starsza. Jack i Inga szaleńczo się zakochali i zaczęli się spotykać, mimo że Inga nadal była żoną Feyosa. W czerwcu 1941 roku Frank Waldrop, redaktor Herald, zdemaskował niemieckie powiązania Ingi Arvad. Jeden z pracowników gazety przypadkowo natknął się na zdjęcie Ingi z Führerem na Igrzyskach Olimpijskich. Wkrótce zaczęły krążyć plotki, że Inga może być szpiegiem. Eleanor Patterson, wydawca Herald, została poinformowana o przeszłości Ingi. Poleciła Waldropowi, by zbadał tę sprawę. Waldrop, w towarzystwie kobiety, która znalazła sporne zdjęcie Paige Huidekoper, poszedł do siedziby FBI, by donieść o ciekawym prasowym znalezisku. FBI wiedziało o wszystkim już wcześniej, jednak zareagowało na donos i założyło podsłuch w mieszkaniu Arvad. Agenci rozpoczęli wnikliwą obserwację jej codziennych czynności i otwierali jej listy. Szybko zauważyli, że obserwowana obraca się w towarzystwie młodego, chudego mężczyzny, który pojawia się w jej mieszkaniu o różnych porach dnia i nocy. Jedyną wskazówką co do jego tożsamości było to, że nazywano go Jack. Wkrótce okazało się, że Jackiem był John F. Kennedy. W Arvad Kennedy znalazł schronienie przed wymagającą rodziną. Przed tobą nie muszę udawać, znasz mnie tak dobrze, napisał w jednym z listów. Podczas gdy najstarszy brat Kennedy'ego, Joseph, był pierwszy w kolejce do kandydowania do Białego Domu, Arvad zachęcała Kennedy'ego, by on też zajął się polityką. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę cię na szczycie świata, pisała. Jednak rodzina Kennedy'ego i agenci z waszyngtońskiego wywiadu sprzysięgli się, by ich rozdzielić. Byli przekonani, że Arvad jest szpiegiem. Agenci odkryli, że Feyos, mąż Arvad, był finansowany przez szwedzkiego magnata Axela Venera Grena, którego podejrzewano, że sprzedawał broń Niemcom. Arvad przyjaźniła się z Venergrenem i jego żoną Marguerite i otrzymywała czeki od firmy Venergrena. Zaczęły rodzić się pytania, czy Arvad, działając pod przykrywką dziennikarki i przeprowadzając wywiady z najwyższymi urzędnikami organów ścigania i wojska, nie przekazuje dalej zasłyszanych informacji. Marynarka przeniosła Kennedy'ego do bazy w Charleston w południowej Karolinie. Mieli nadzieję, że odległość ponad 500 mil doprowadzi do rozpadu jego związku z Arvad. Po tym fakcie FBI nakryło Arvad podróżującą pociągiem z Waszyngtonu do południowej Karoliny pod fałszywym nazwiskiem Barbara White. Inga zameldowała się w lokalnym hotelu. Kennedy wielokrotnie miał się z nią spotkać. Arvad planowała rozwieść się z Feyosem i pytała Kennedy'ego, czy ją poślubi. Według akt Arvad i dokumentów FBI, jej związek z Kennedym rozpadł się w marcu 1942 roku. Po spędzeniu ponad roku w Peru, Feyos dowiedział się o romansie Arvad i zgodził się na rozwód. Kennedy był jednak pod presją rodziny, co w końcu doprowadziło do rozstania. Masz 2 kręgosłupy, napisała Arvad w liście do JFK, swój i twojego ojca. W 1953 roku Kennedy został wybrany na senatora. Po zaprzysiężeniu poznał 12 lat młodszą Jacqueline Bouvier, pannę wywodzącą się z szacownej nowojorskiej rodziny. Bouvier, pracując jako dziennikarka, miała opracować fotoreportaż o nowo wybranym senatorze. Sprawy potoczyły się szybko. Para pobrała się we wrześniu tego roku w stanie Rhode Island. Na przyjęciu weselnym pojawiło się ponad 4000 gości. Po powrocie z podróży poślubnej Jackie udzieliła ciekawego wywiadu, który transmitowano w telewizji. Wówczas 24-letnia Jacqueline, zapytana o to, czy jest bardzo zakochana w mężu, ze śmiechem powiedziała – nie. Po tym wyznaniu na wizji zapadła znacząca cisza. Po chwili jednak świeżo upieczona mężatka przyznała, że sądzi, że tak. Rodzice Jackie rozeszli się, gdy miała 12 lat. W dostatku i splendorze wychowała ją matka, Janet. Ojciec Jackie miał wiele kochanek, więc Jackie również tolerowała zdrady męża. Rozwód w katolickiej rodzinie Kennedych nie wchodził w grę, a wszelkie niewierności były tuszowane. Nie mogli sobie pozwolić na naruszenie wizerunku. Mieszczańskie społeczeństwo nie było jednak tak tolerancyjne. Florence Carter, żarliwa katoliczka, zauważyła, że JFK romansuje z jedną z jej lokatorek i postanowiła napisać o tym do prasy. Chodziło o Pamelę Turnure, która pracowała jako sekretarka Jackie Kennedy. Kiedy JFK zaczął starać się o fotel prezydencki, Carter zrobiła mu zdjęcia, gdy wychodził od kochanki.
skontaktowała się z 35 dziennikarzami, jednak żaden z nich nie zajął się tą sprawą. Później Carter wraz z mężem miała szantażować Kennedy'ego, żądając obrazu Amedeo Modiglianiego w zamian za milczenie. Kennedy nie dał się szantażować. Wkrótce zaczął sypiać z kobietą, którą podsunęła mu mafia. W 1960 roku ojciec Johnego wykorzystał koneksję w mafii, żeby mu pomóc w kampanii prezydenckiej. Joseph zbił fortunę na bimbrze zaraz po tym, jak zniesiono prohibicję i za wszelką cenę chciałby jego syn został prezydentem. Wiedział, do kogo trzeba się zwrócić, by zyskać pieniądze. Środki pozyskane od mafii miały ufundować kampanię Johna Kennedy'ego. Joe pojechał do Chicago zawrzeć umowy z gangsterami, którzy mieli znaczne wpływy polityczne poprzez związki zawodowe, które kontrolowali w całym kraju. Joe skontaktował się z Frankiem Costello i przywódcą chicagowskiej mafii, samym Giancaną. Zaproponował, że jeśli pomogą wygrać jego synowi wybory, dostaną wolną rękę w Las Vegas. Zgodzili się. Wkrótce John zwyciężył w wyborach. Podejrzewa się, że mafia manipulowała wynikami w Virginii Zachodniej. JFK najprawdopodobniej przegrałby wybory, gdyby nie Giancana, który miał wrzucić około 200 tysięcy głosów. Kennedy wygrał z Richardem Nixonem różnicą ponad 118 tysięcy głosów w skali całej Ameryki. Później Giancana chwalił się, że to on wybrał Kennedy'ego na urząd prezydenta. Mafia chciała przypieczętować umowę pocałunkiem, okazja nadarzyła się, gdy JFK przyjechał podczas przerwy w kampanii do Las Vegas wraz ze swoimi przyjaciółmi, Frankiem Sinatrą i jego paczką. Wszyscy wołali na niego Jack i balowali całe noce dużo pijąc. Mafia doskonale wiedziała, że będzie chciał mieć dziewczynę, kiedy przyjedzie do miasta. Sam Giancana podsunął mu Judith Campbell, młodą rozwódkę z Los Angeles związaną z Johnem Roslim, porucznikiem Giancany, który był grubą rybą w chicagowskim podziemiu. Peter Lawford, szwagier Kennedy'ego, powiedział, że dostała $200, by zająć się Kennedym. Dyrektor FBI Edgar Hoover, który zaczął już zbierać informacje o Kennedym, wpadł we wściekłość, gdy brat prezydenta, Robert, został nagle ogłoszony prokuratorem generalnym, czyli jego przełożonym. Hoover potrzebował prezydenckiej aprobaty, by zachować swoją posadę, więc inwigilował przełożonych i zbierał na nich haki. Miał całe pokoje pełne teczek, dzięki temu udało mu się zachować stanowisko przez 50 lat. Bobby zajął się ściganiem przestępców, a jego brat sypiał z kobietą mafii. Campbell dzwoniła do Białego Domu 70 razy w ciągu kilku miesięcy. FBI założyło podsłuch u Giancany. Zaniepokoiły ich nagrane rozmowy. Campbell była łączniczką Kennedy'ego i przenosiła zapieczętowane koperty do Giancany. W swojej autobiografii Campbell napisała, że nie miała pojęcia, że Giancana jest gangsterem, ani że Kennedy ma wiele kochanek. Campbell utrzymywała jednoczesne relacje z oboma mężczyznami. Listy w przenoszonych kopertach miały dotyczyć planów zamordowania Fidela Castro. Hoover poszedł do Bobiego, powiedzieć mu, co robi prezydent. Bobby odesłał go do prezydenta. Hoover do niego poszedł. JFK nie skomentował zarzutów, ale zwrócił się do sekretarza, by jak najszybciej wyrzucili tego drania, bo jest nudziarzem. Był rozwścieczony. Nie zawstydził się, że FBI odkryło jego romans z kobietą związaną z gangsterami. Przeciwnie, rozgniewał się, że mieli czelność wtrącać się do jego prywatnego życia. JFK zadzwonił do Campbell poinformować ją, żeby uważała, bo ma telefon na podsłuchu. Podczas prezydentury lista partnerek JFK powiększała się z dnia na dzień. Pierwsza dama miała w zwyczaju już w czwartek wyjeżdżać na weekend do Glen Ora w Virginii, gdzie oddawała się jeździeckiej pasji. Do Waszyngtonu wracała dopiero w poniedziałek. Prezydent przez weekend miał wolną rękę. Jackie wiedziała o jego romansach, ale nie robiła mu wymówek. Czuła, że jej małżeństwo było stale zagrożone. Chciała wierzyć, że mąż ją kocha. Pielęgnowała swój wizerunek jako pierwszej damy. Chodzili razem do kościoła, ale Jackie była przekonana, że jej mąż bierze udział we mszy tylko po to, żeby popatrzeć na ładne dziewczęta. Starała się przygotowywać mu ulubione przysmaki, takie jak kurczak w estragonie i mandarynkowy deser lodowy. Joan, żona najmłodszego brata Johnego, Teda, radzi jej, by nie traktowała zdrad męża osobiście. Jackie Kennedy wie, co to tragedia. Podczas 7 lat małżeństwa pierwszą ciążę poroniła, druga zakończyła się urodzeniem martwej dziewczynki. JFK, zajęty romansami, nie wspierał żony podczas tych dramatycznych wydarzeń. Pozostawał niewzruszony w przeciwieństwie do swojego brata. Bobby rzucił wszystko i popędził do Jackie,
kiedy doszła do niego informacja o poronieniu bratowej w 56 roku. Trzymał ją za rękę i osobiście przekazał straszne wieści o utracie córeczki. Między tym dwojgiem zrodziła się więź. Jackie wkrótce urodziła JFK dwójkę zdrowych dzieci, Caroline i Johna Juniora, i w przeciwieństwie do swoich poprzedniczek zajmowała się dziećmi samodzielnie. Jackie zajęła się renowacją Białego Domu, która zupełnie nie interesowała jej męża. Wiedziała, że zajmie jej to lata, co najmniej 4, a być może nawet 8, tak sobie myślała. Liczba pań do towarzystwa, które sprowadzano do Białego Domu, przekraczała standardy moralne i fizyczne możliwości większości mężczyzn. Doszło do tego, że Secret Service przestał sprawdzać nazwiska kobiet, które odwiedzały prezydenta. Wiedzieli, że sytuacja jest groźna, mimo tego stale kryli JFK. Brali po 50, a nawet 80 nadgodzin miesięcznie, by pilnować głowy państwa. To diametralnie zwiększało ich pensje. Dziennikarze akredytowani przy Białym Domu także udawali, że niczego nie widzą. Prywatne życie to nie ich interes, ani ogółu. Agenci oczekują weekendu, kiedy Jackie w końcu zabierze dzieci i pojedzie. Nie muszą pilnować, by nie nakryła męża na zdradzie. Wkrótce pierwsza dama udaje się w oficjalną podróż do Indii i Pakistanu. Jack w tym czasie wyjeżdża do luksusowego domu z basenem należącego do gwiazdy show biznesu, Binga Crosbiego. Właściciela posiadłości nie ma. Komfortowy dom odstąpił na weekend prezydentowi i jego świcie. Ten romantyczny wieczór Jack ma spędzić w towarzystwie olśniewającej Marilyn Monroe, z którą widuje się od mniej więcej roku. Prezydent pojawia się w Palm Springs, w domu Binga Crosbiego, po definitywnym zerwaniu znajomości z Frankiem Sinatrą. Piosenkarz w 1960 roku bardzo zaangażował się w kampanię wyborczą Kennedy'ego. Sinatra był na podsłuchu FBI i odkryto jego kontakty z najważniejszymi przedstawicielami amerykańskiej mafii. Hoover przedstawił Bobiemu raporty z podanymi datami i godzinami rozmów gwiazdora z bossami mafii. Na liście znajdowały się osoby pokroju Joe'ego i Rocka Fischetti'ch, kuzynów Ala Capone, Paula Emilia D'Amato, Johna Formosy, Sama Giancane, Luke'ego Luciano i Mike'ego Cohena. Hoover skrupulatnie dokumentuje bliskie stosunki Sinatry z Kennedymi i ważnymi mafiosami, jak Giancana. Ten ostatni nosi sygnet z różowawym szafirem, sprezentowany przez Franka Sinatrę. Federalne biuro śledcze wie o częstych odwiedzinach Sama Giancany w posiadłości Sinatry w Palm Springs, nie wspominając o rozmowach telefonicznych Judith Campbell z sekretarką Kennedy'ego Evelyn Lincoln. Biały Dom jest powiązany z mafią. John Kennedy i Frank Sinatra mają za sobą wiele wspólnych zabaw i wypitych drinków, a także dzielą jedną lub dwie kochanki. Hoover dał Bobiemu do zrozumienia, że jest o włos od ujawnienia społeczeństwu związków Kennedy'ch ze zorganizowaną przestępczością, a JFK posłuchał brata i natychmiast odciął się od Sinatry. Nastąpił koniec wieloletniej przyjaźni, bo żadna przyjaźń nie jest warta prezydentury. Sinatra przygotował swój dom w Palm Springs specjalnie pod wizytę Jacka. Oczekiwał go od miesięcy. Powiększył posiadłość o zakupioną dodatkowo parcelę. Wybudował domki dla agentów Secret Service. Kazał doprowadzić najnowocześniejszą sieć telefoniczną. W sypialni przeznaczonej dla prezydenta znalazła się złota plakietka z napisem: tu spał John F. Kennedy. A co najważniejsze, specjalnie stworzono nowe betonowe lądowisko dla helikoptera. Sinatra sądził, że jego posiadłość awansuje do rangi zachodniego Białego Domu. Złą wieść o zerwaniu przyjaźni przez telefon Sinatrze przekazuje Peter Lawford. Obaj panowie należą do Rat Pack, do nieformalnej grupy piosenkarzy i aktorów amerykańskich, których istnienie zapoczątkował Humphrey Bogart. Po śmierci Bogarta grupa reaktywowała się i należeli do niej m.in. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford czy Angie Dickinson. Rat Pack wspierało artystycznie kampanię prezydencką. Artyści wystąpili w miastach w całym kraju. Po wygranej Kennedy zaprosił ich na inaugurację. Nie wszyscy zostali dobrze potraktowani. Davis został rzekomo zlekceważony przez prezydenta. Na 3 dni przed inauguracją Kennedy zabronił uczestniczyć Davisowi i jego żonie w przyjęciu, ponieważ obawiał się, że ich widok razem rozgniewa mieszkańców południa. Davis i Britt byli małżeństwem mieszanym. Piosenkarz miał być głęboko zraniony i zawstydzony tym afrontem. Szczególnie, że kazał uszyć nowy garnitur specjalnie na tą okazję. Z kolei Angie Dickinson, gwiazda filmu Rio Bravo, która miała przygodę z JFK,
wyjawiła, że wszystko trwało dokładnie 40 sekund łącznie z przedstawieniem się i wymianą uprzejmości. Wkrótce również przyjaźń z Sinatrą miała się skończyć. Artysta odebrał telefon od Lauforda. Sinatra spokojnie słuchał, lecz po chwili uświadomił sobie, że został wykluczony z kręgu przyjaciół prezydenta. Był wściekły i zdumiony, że Kennedy zatrzyma się w domu jego konkurenta Binga Crosby'ego, który w dodatku był z przeciwnej partii. Kennedy kontynuuje znajomość z Monroe, z którą spotyka się na romantyczny weekend w domu Binga Crosby'ego. Monroe to kobieta niezwykle atrakcyjna, ale o infantylnym sposobie myślenia. Mimo łączącej ich namiętności, Marilyn jest dla Kennedy'ego produktem zepsutym. Katolicki świat polityka nie akceptuje jej trzech małżeństw. JFK ma świadomość, że rozbiła wcześniejszy związek Artura Millera tylko po to, by móc wyjść za mąż za dramaturga. Boi się, że Monroe planuje rychłe wprowadzenie się do Białego Domu. On jednak nie ma zamiaru się rozwodzić. Aktorka ma wielkie nadzieje i notuje w pamiętniku, jak bardzo jest zakochana w prezydencie. Na pamiątkę nocy spędzonych w Palm Springs ofiarowuje prezydentowi chromowaną zapalniczkę Adonis firmy Ronson. 19 maja 1962 roku, 10 dni przed faktyczną datą prezydenckich urodzin, odbywa się uroczyste przyjęcie na cześć JFK. Jackie tam nie ma, ale wie wszystko o Marilyn. Jest zniesmaczona jej występem. Uważa rywalkę za kobietę niezrównoważoną, a przez to niebezpieczną. Denerwuje się, że informacje o romansie wyciekną do prasy, a jej małżeństwo stanie się przedmiotem kpin. Kennedy podczas występu stara się unikać bezpośredniego kontaktu z Monroe, która wygląda, jakby była na rauszu. Jeden z dziennikarzy powiedział, że prezydent obdarzył ją pełnym uwielbienia pożądliwym spojrzeniem. Nigdy nie widziałem w oczach mężczyzny takiego uznania dla kobiecej urody, jakie wówczas okazał John F. Kennedy, wspominał. John wyraźnie czuje, że musi odseparować się od Marilyn, która obsesyjnie dzwoni do Białego Domu. Czuje się osaczony. Załamana Monroe przelewa swoje uczucia na brata Johna Bobiego. Zapisuje w pamiętniku, że Bobby jest delikatny i jej słucha i jest milszy niż John. Robert romansuje z Monroe, ale jako mąż, ojciec i katolik nie ma zamiaru zostawić swojej rodziny. Ponadto Federalne Biuro Śledcze uważa Marilyn za zwolenniczkę komunizmu. Przemawia za tym już fakt, że jest żoną dramatopisarza Artura Millera, który należy do partii. Niedawno ujawnione dokumenty FBI pokazują, że służby niepokoił wyjazd Marilyn do Meksyku w 1962 roku. W tajnych dokumentach przy jej nazwisku pojawiło się oznaczenie Sprawa Bezpieczeństwa – Komunistka. Wysnuto teorię, że aktorka miała na terenie Meksyku rozmawiać z amerykańskimi komunistami i przekazywać im to, co zdradzili jej bracia Kennedy. Ci w końcu postanowili kategorycznie zerwać z nią wszelkie kontakty. A Marilyn nie potrafiła zostawić tak tej sprawy. Zaczęła się odgrażać, mówiła, że jeszcze ją popamiętają. Po wszystkim nieoczekiwanie została znaleziona martwa. Okoliczności jej śmierci zatuszowano, by uniknąć skandalu. Policyjne oględziny wykluczają użycie przemocy. Koroner z Los Angeles podał do wiadomości, że przyczyną zgonu było prawdopodobne przedawkowanie barbituranów. Jednak w jej żołądku nie odkryto pozostałości po pigułkach czy czymś podobnym. Ze względu na fakt, że była uzależniona, ludzie niespecjalnie domagali się dokładniejszego zbadania, co właściwie stało się z olśniewającą aktorką. Tymczasem na arenie międzynarodowej trwała burza. W odpowiedzi na rozmieszczenie amerykańskich rakiet na terytorium Wielkiej Brytanii, Włoch i Turcji, radziecki przywódca Nikita Chruszczow nakłonił Castro do zgody na rozmieszczenie na Kubie pocisków wyposażonych w głowice jądrowe. Wierzył, że rakiety uda się ukryć przed Amerykanami. A nawet gdy zostaną odkryte, Kennedy nie zdecyduje się działać. We wrześniu 1962 roku wywiad odkrył pociski. To spotkało się ze zdecydowaną reakcją Kennedy'ego. Zażądał on ich natychmiastowego usunięcia. W orędziu ostrzegł ZSRR, że wystrzelenie chociażby jednej rakiety z Kuby spowoduje nuklearną odpowiedź. W amerykańskiej telewizji pojawiały się spoty informujące, co robić w przypadku ataku nuklearnego. Groźba była realna. W końcu Chruszczow postanowił rozładować napięcie. Radio Moskwa poinformowało obywateli Związku Radzieckiego, że pierwszy sekretarz KPZR i premier w jednej osobie, Nikita Siergiejewicz Chruszczow, ocalił świat od zagłady. Związek Radziecki zdecydował się zdemontować i zabrać broń.
Kryzys poprawił wizerunek prezydenta. Natychmiastowo ocena akceptacji Kennedy'ego wzrosła z 66% do 77%. Latem 1963 roku w Wielkiej Brytanii wybuchł skandal szpiegowski. Minister obrony Wielkiej Brytanii musiał złożyć rezygnację, gdyż wyszedł na jaw jego romans z dziewczyną na telefon, Christine Keller. W tym samym czasie kobieta miała spotykać się również z Irginiem Iwanowem, który był radzieckim szpiegiem. John Kennedy wydawał się być niezdrowo zainteresowany tą sprawą. Pojawiły się plotki, że prezydent musi być zamieszany w brytyjski skandal. Odkryto jego romans z Mariellą Nowotny, która była w związku z komunistycznym prezydentem Czechosłowacji. Nowotny oświadczyła, że wielokrotnie spotkała się z Kennedym w czasie inauguracji jego prezydentury. Rozmawiała z dziennikarzami brytyjskimi, ale żadna z gazet nie opublikowała artykułu na ten temat. Kennedy ubiegał się o reelekcję, a amerykańscy dziennikarze zaczęli węszyć. Nowotny się z nimi spotkała. New York Journal American, którego właścicielem był William Randolph Hearst, opublikował artykuł, w którym opisano skandal, ale nie wymieniono nazwiska Kennedy'ego. Napisano o wysoko postawionym polityku. Nowotny przyznała się, że sypiała z rosyjskim atasze i miała przekazywać stronie radzieckiej informacje zasłyszane od Kennedy'ego. Bobby dowiedział się, że dziennikarze chcą ujawnić grzechy jego brata i postanowił ich uciszyć. Zagroził, że wykorzysta ustawę antymonopolową, żeby pogrążyć wydawnictwo Hearsta. Hearst z nim nie dyskutował i po raz kolejny związek JFK nie został ujawniony. Dziennikarze pod koniec spotkania rzucili enigmatycznie do Roberta, że mają jeszcze większą bombę. Następnego dnia Hoover poinformował Bobby'ego o śledztwie w sprawie kolejnego romansu prezydenta. Chodziło o 27-letnią Ellen Romage, która, jak donosił informator FBI, była sowieckim szpiegiem. Jak ujawniło śledztwo, Romage pracowała dla Waltera Ulbrichta, komunistycznego przywódcy NRD. Romage zatrudniła się jako kelnerka w klubie Kworum. Ten należał do doradcy wiceprezydenta Lyndona Johnsona, Bobby'ego Bakera. Baker stał się znany jako Mały Lyndon i działał jak oczy i uszy Johnsona. W klubie Kworum zbierała się polityczna śmietanka towarzyska, senatorzy i kongresmeni. Było to kameralne miejsce ukryte na drugim piętrze hotelu Carlton Arms, po drugiej stronie ulicy od budynków biurowych Senatu. Można tam było zjeść i się napić. Kworum powstał w 1961 roku, kiedy Ellen Romage przybyła z Niemiec Zachodnich. Romage była bardzo atrakcyjna, podobna do Elizabeth Taylor. Prezydent od pierwszych chwil był nią oczarowany. Baker przyznał, że przedstawił Romage Kennedy'emu na jego prośbę. Często umawiał ją z gośćmi z klubu. Kennedy miał być usatysfakcjonowany ze spotkania i dążył do kolejnych schadzek. Zwłaszcza, że Romage robiła wszystko, co jej kazano. Kiedy Robert dowiedział się, że brat spotyka się ze szpiegiem, natychmiast kazał deportować Ellen. 21 sierpnia 1963 roku z jego rozkazu odebrano jej wizę i odesłano do Niemiec. W tym samym miesiącu przed terminem urodził się syn Jackie i Johnego Patrick. U noworodka stwierdzono zespół błon szklistych. Obecna nazwa to zespół zaburzeń oddychania na tle niedoboru surfaktantu, występujący u wcześniaków, wywołany niepełnym wykształceniem płuc z towarzyszącym zaburzeniem układu krążenia. To najczęstsza przyczyna śmierci wcześniaków. Tym razem Kennedy pojawił się w szpitalu, odwiedził zrozpaczoną Jackie i przepraszał ją płacząc. Zaraził żonę chorobą weneryczną, która bardzo skomplikowała ciążę, przez to dziecko urodziło się przedwcześnie. Wkrótce Kennedy dowiaduje się, że syn może nie przeżyć i natychmiast wzywa kapelana, by ochrzcił chłopca. Po 2 dniach chłopiec umiera. Amerykanie są głęboko poruszeni tragedią Kennedy'ego, co umacnia pozycję prezydenta. Za 3 miesiące ma jechać do Dallas. Jackie, by położyć kres swojej rozpaczy, udaje się w kilkumiesięczną podróż do Grecji wraz z siostrą Li Radziwiłł, która jest żoną polskiego księcia Stanisława Albrechta Radziwiłła. W prasie pojawiają się zdjęcia pierwszej damy w towarzystwie Aristotelisa Onassisa, greckiego potentata żeglugowego, który ma opinię kobieciarza. JFK jest niepocieszony, a jego przeciwnicy polityczni zaczynają pytać, czy takie zachowanie przystoi kobiecie w żałobie. W prasie opublikowano artykuły z fotografiami Jacqueline w bikini na luksusowym jachcie Christine w towarzystwie muskularnego, skąpo ubranego marynarza. To był pierwszy raz, gdy Jackie znalazła się pod ostrzałem mediów.
Kennedy był zazdrosny, zastanawiał się, czy pierwszej damy nie uwiodło bogactwo Onassisa. Po przyjeździe Jackie do Waszyngtonu John wyczuwa, że żonę coś trapi. Zupełnie jakby dręczyło ją poczucie winy. John postanawia to wykorzystać. Proponuje żonie, by pojechała z nim do Teksasu. Jackie odpowiada: oczywiście pojadę z tobą, Jack, będziemy prowadzić kampanię. Cokolwiek zdarzyło się na Christinie, należy już do przeszłości. We wrześniu wybuchł skandal polityczny z senatorem Bakerem w roli głównej dotyczący przekupstw. Ponadto chodziły pogłoski, że Baker zapewniał zaplecze rozrywkowe politykom i stręczył im panie do towarzystwa. Przy okazji w prasie pojawił się enigmatyczny artykuł dotyczący wysoko postawionego polityka mającego romans z rosyjskim szpiegiem Ellen Rometrz. Z Białego Domu dzwoniono do FBI 5 razy, naciskano, by rozwiązać tę sprawę. Zestresowany JFK zatelefonował osobiście do Hoovera. Bobby chciał wymusić na dziennikarzach, by przyznali, o jakiego polityka im chodzi. Nie chcieli się przyznać. Finalnie Bobiemu udało się zamieść sprawę pod dywan. Nie panował jednak nad komisją senacką, która zajęła się senatorem Bakerem. Bobby musiał błagać Hoovera, by przerwał śledztwo komisji. Na początku Hoover dumnie odmówił, jednak później obiecał się spotkać z 2 senatorami. Powiedział im, że ma dowody na powiązania wielu polityków waszyngtońskich z dziewczętami Bakera i że śledztwo może zaszkodzić wszystkim. Senatorowie zapewnili go, że będą milczeć. Kennedy mógł zostać zdemaskowany, ale uratował go Hoover. Dyrektor FBI prawdopodobnie chciał chronić wiceprezydenta, który poszedłby na dno z Bakerem, gdyby toczące się śledztwo doprowadziło do publicznego ujawnienia. Johnson nie był bezpośrednio zaangażowany w inwestycje Bakera, jednak Baker w 1955 roku załatwił wiceprezydentowi atrakcyjną polisę na życie za prezent w postaci zestawu stereo. Była to swego rodzaju łapówka dla brokera, który podpisał dokumenty. Johnson był przerażony, że zostanie spalony przez związek z Bakerem, podczas gdy administracja Kennedy'ego i starsi senatorowie obu partii martwili się, że zostaną wciągnięci w aferę z Rometrz. Wkrótce prasa światowa zaproponowała Ellen Rometrz majątek za informacje o Kennedym. JFK zapłacił jej fortunę za milczenie. W grudniu 2013 roku niemiecka gazeta Die Welt podjęła próbę przeprowadzenia wywiadu z Rometrz. Gazeta donosiła, że klan Kennedych kupił milczenie Rometrz wpłatami na konto w Liechtensteinie. Co ciekawe, gazeta była w posiadaniu kopii dokumentów FBI, ale nie znalazła żadnych dowodów na to, że Rometrz szpiegowała na rzecz Wschodu. Evelyn Lincoln, sekretarka Kennedy'ego, powiedziała, że w listopadzie 1963 roku, kiedy wybuchła afera z Bakerem, Kennedy zamierzył zastąpić Lyndona Johnsona Terrym Sanfordem. Lincoln powiedziała: byłam zafascynowana tą rozmową i zapisałam ją dosłownie w swoim dzienniku. Zapytałam: kogo wybierasz jako kandydata na wiceprezydenta? Spojrzał prosto przed siebie i bez wahania odpowiedział: w tej chwili myślę o gubernatorze Terrym Sanfordzie z Północnej Karoliny, ale to nie będzie Lyndon. W tym samym miesiącu Kennedy udał się do Dallas, w którym jego poparcie spadło do mniej niż 60%. W Chicago mafijny boss Sam Giancana przysiągł braciom Kennedy odwet za nasilającą się inwigilację i śledztwa w sprawie jego szemranych interesów. Podczas przesłuchań Giancana często odmawiał składania zeznań, powołując się na 5. poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która chroni przed samoobciążeniem. Robert Kennedy nie ustawał w prowadzeniu batalii z zorganizowaną przestępczością. Za jego rządów liczba wyroków skazujących za działalność mafijną wzrosła aż o 800%. Bracia poważnie narazili się mafijnym bossom. W listopadzie 1963 roku John Fitzgerald Kennedy zaplanował podróż do Teksasu. Była to starannie zorganizowana wizyta mająca na celu zjednanie poparcia w ważnym politycznie stanie przed nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. Kennedy miał zamiar udać się do 5 głównych miast – San Antonio, Fort Worth, Dallas, Houston i Austin. Gubernator Teksasu John Connally dyskretnie studził entuzjazm prezydenta. Wskazał, że Dallas to nieprzychylne miasto. Widywane były tam na zderzakach aut naklejki z napisami w rodzaju „Znokautować Kennedych”. Popularne były gry towarzyskie typu „Którego z Kennedych najbardziej nienawidzisz?”, a na słupach wisiały plakaty, na których wizerunek Kennedy'ego był stylizowany na list gończy z podpisem „Poszukiwany za zdradę”.
Ten osobnik jest poszukiwany za działania przeciwko Stanom Zjednoczonym noszące znamiona zdrady. Pojawiały się również mrożące krew w żyłach żarty o zabójstwie prezydenta. Było to niepokojące, bo w Dallas wówczas notowało się mnóstwo morderstw, więcej niż gdziekolwiek indziej w Teksasie. A Teksas wyprzedzał pod tym względem wszystkie inne stany. Nie prowadziło się tam spisu broni palnej. Można było ją kupić na każdym rogu. Aż 72% morderstw było skutkiem jej użycia. Wiceprezydent Lyndon Johnson również szykował się do wyjazdu. Jego żona Lady Bird, która pochodziła z Teksasu, wydawała się być niespokojna. Nie chciała tam jechać. Miała w pamięci prymitywny tłum, który w Dallas opluł ją przed hotelem Adolphus. Miała nadzieję, że szybko opuszczą to miasto. Razem z mężem będą jechać trzecim samochodem w konwoju. Prezydent wydawał się niczym nie przejmować. Wszystko było już dopięte na ostatni guzik. Z walkie-talkie ochroniarzy dobiegał komunikat. Lancier i Koronka wsiadają do samochodu. Zmierzają na lotnisko. Takie były imiona operacyjne pary prezydenckiej. 18 listopada agenci Lawson i Sorrells wybrali i podali do publicznej wiadomości trasę przejazdu, która została następnie opublikowana przez Dallas Morning News. Konwój Johna Kennedy'ego przez Dallas początkowo miał jechać bezpośrednio główną ulicą i wjechać na autostradę Stemmons. Został w ostatniej chwili zmieniony na skręt w Houston Street, a następnie Elm Street. Kolumna samochodów miała minąć ceglany budynek Daltex, w którym prowadził swój interes Abraham Zapruder, właściciel szwalni oraz Texas School Book Depository, skład podręczników szkolnych. Każdy, kto nosił się z zamiarem zabicia prezydenta, mógł przystąpić do planowania miejsca i czasu zamachu. Niedawno odtajnione dokumenty z 2017 roku wskazały, że ówczesny burmistrz miasta Dallas, Earl Cabell, miał tajne związki z CIA. Pełniąc funkcję burmistrza, nie tylko nadzorował policję, ale także miał bezpośredni wpływ na trasy parad i konwojów. Nie ma możliwości, aby prezydencki konwój w ostatniej chwili obrał inną trasę bez zgody burmistrza. Co interesujące, brat Cabella, nieżyjący już zastępca dyrektora CIA, generał Charles Cabell, został usunięty ze stanowiska przez Kennedy'ego, podobnie jak Allen Dulles i Richard Bissell, po katastrofalnej, zorganizowanej przez CIA inwazji na Kubę w Zatoce Świń. Decyzja o zmianie trasy miała zapaść dzień przed zabójstwem, a rozkaz miał wyjść od burmistrza Dallas. Taki zarzut postawił prokurator prowadzący śledztwo w sprawie śmierci Kennedy'ego, Jim Garrison. 22 listopada prezydencką limuzyną był ciemnogranatowy Lincoln z 1961 roku, który przyleciał samolotem z Waszyngtonu. O godzinie 11:50 12-samochodowa kolumna z eskortą motocyklową i pracownikami Secret Service opuściła lotnisko. Ponieważ była ładna pogoda, usunięto plastikowy dach i opuszczono kuloodporne boczne szyby. Gubernator Teksasu John Connally i jego żona Nellie zajęli miejsce przed Kennedymi, za kierowcą i dwoma agentami Secret Service. Samochód pilota i kilka motocykli jechało przed prezydencką limuzyną. Za limuzyną podążało 8 agentów Secret Service. W kolejnym samochodzie siedział wiceprezydent Lyndon Johnson i senator Ralph Yarborough. Tłumy ustawiły się wzdłuż trasy parady tak gęsto, że konwój poruszał się z prędkością zaledwie 6 mil na godzinę. W prasie pojawiły się sprzeczne informacje, którędy będzie jechała kawalkada. Część ludzi ustawiła się oczekując przejazdu przez Main Street. Prezydencka limuzyna skręciła jednak w Elm Street, przejeżdżając koło składnicy podręczników. Kennedy jest ciepło witany w Teksasie, uśmiecha się i macha do witającego go tłumu. Ze szczególną sympatią Teksas powitał jego żonę. Tego dnia rano Jack gościł w Fort Worth. Padał deszcz, a prezydent wszedł na platformę ciężarówki i wskazując ruchem na niebo zawołał: w Fort Worth odwagi nic nam nie zgasi. Zebrani szaleli z radości. Tłum zaczął pytać, gdzie jest pani Kennedy. Prezydent odpowiedział, że pierwsza dama jeszcze się szykuje, bo zajmuje jej to więcej czasu niż reszcie, ale za to zdecydowanie piękniej wygląda. Ludzie odpowiedzieli oklaskami i śmiechem. Jackie słyszała owacje z hotelowego pokoju. Zastanawiała się, co na siebie włożyć. Wybrała różowy kostium z tkaniny bukle projektu Coco Chanel, który kupiła w Nowym Jorku, w butiku Chenino. Jack uwielbiał ją w tym kostiumie. Sam projekt pochodził z Francji, jednak ubranie zostało uszyte przez rodzimych amerykańskich krawców za zgodą oryginalnych twórców żakietu Chanel. Materiał, wykończenia i guziki miały przyjechać do pracowni prosto z Paryża.
Żakiet posiadał szeroki pikowany kołnierz, a lamówki przy rękawach z granatowego jedwabiu. Na każdym rękawie znajdowały się 2 złote guziki. Całość dopełniały kapelusz typu pillbox dobrany pod kolor do kostiumu, granatowe buty na niskim obcasie, złota bransoletka na lewym nadgarstku i krótkie białe rękawiczki z koźlęcej skóry z drobnymi perłowymi guziczkami. Ubrana w tak szykowny sposób, Jacqueline wsiadła do Lincolna i wraz z mężem ruszyła na spotkanie z losem. W pewnym momencie, przejeżdżając wśród wiwatującego tłumu, Nellie Connally odwróciła się do prezydenta i powiedziała: Panie prezydencie, nie może pan powiedzieć, że Dallas pana nie kocha. 30 sekund później, dokładnie o godzinie 12:30, rozległy się strzały. Gołębie odleciały w zwolnionym tempie z Dealey Plaza. Zdezorientowany tłum początkowo nie miał pojęcia, co się dzieje. Zebrani myśleli, że to wybuch petardy. Pewna kobieta zobaczyła iskry na ziemi po prawej stronie samochodu. Niecelny pocisk uszkodził beton chodnika. Nieopodal stał James Tagu, który przypadkowo dostał w twarz odłamkiem. Po strzelaninie podszedł do niego detektyw Buddy Walters z Dallas, który zauważył plamki krwi na prawym policzku Tagia. Detektyw zapytał Tagia, gdzie stał. Następnie obaj mężczyźni zbadali teren i odkryli utkwioną kulę w krawężniku. Doszli do wniosku, że jedna kula odbiła się rykoszetem od krawężnika, a kawałki betonu uderzyły w Tagia. Po pierwszym strzale, około 1,5 sekundy później, rozległy się kolejne. Abraham Zapruder kręcił film. Prezydent złapał się za klatkę piersiową, jakby chciał zedrzeć z siebie koszulę. Noszony gorset stał się jego przekleństwem. Jack dostał w szyję, nie mógł się schylić i wciąż siedział prosto. Rano, by się dodatkowo usztywnić, owinął jeszcze gorset, a także uda, kilkoma warstwami bandaża elastycznego. To wszystko uniemożliwiło uchylenie się przed kolejnymi strzałami. Pocisk kalibru 6,5 mm z prędkością około 580 metrów na sekundę przebija tchawicę i wychodzi z ciała w miejscu, gdzie znajduje się węzeł ciemnoniebieskiego krawata. Jeden z ochroniarzy wreszcie rozumie, co się dzieje. Trafili go, krzyczy, po czym zaczyna się rozglądać, skąd padł strzał. Kula nie uszkodziła żadnych kości. Prezydent jest już poważnie ranny, ale nadal żyje. Z powodu krwawienia do tchawicy ma utrudnione oddychanie i nie może mówić. Ta sama kula, która zraniła JFK, trafia również gubernatora. W plecy. Chwilę przed oddaniem strzału Connally obraca się do tyłu, jakby miał zamiar coś powiedzieć głowie państwa. Tak zwana magiczna kula porusza się już wolniej, bo z prędkością około 518 metrów na sekundę. Przeszywa ciało na wylot poniżej prawej krawędzi klatki piersiowej Connalliego. Następnie trafia w nadgarstek i zatrzymuje się dopiero w lewym udzie. Gubernator pochyla się do przodu z powodu silnego krwawienia. Royowi Kellermanowi wydaje się, że słyszy krzyk prezydenta. Mój Boże, dostałem. Zdezorientowany kierowca robi to, czego nie powinien był robić. Próbując zobaczyć, co się dzieje z tyłu, zdejmuje nogę z gazu, a samochód zwalnia z 17 km na godzinę do 11. Jackie patrzy na męża. Kellerman krzyczy: strzelają z góry, szybciej! Ale czas na odzyskanie kontroli nad pojazdem już minął. Dave Powers, asystent JFK, od początku był pewien, że strzały padły od strony pagórka. Rozlega się kolejny strzał. Prezydent zostaje trafiony w głowę, a pocisk rozsadza mu czaszkę. Kula trafia powyżej łuku brwiowego i uszkadza kość czołową. Na ułamek sekundy ukazuje się dziwna żółta plama obejmująca górną część twarzy. Czyżby wskazywała na użycie pocisku fosforowego? Jackie na chwilę cofa się do tyłu, na bagażnik samochodu, zupełnie jakby chciała pozbierać kawałki głowy męża. Krzyczy: Boże, zabili go. Wokół jest pełno krwi. Jack osuwa się na bok i bezwładnie opada na jej kolana. Jego krew poplami jej różowy wełniany garnitur, rękawiczki i pończochy. Na podłodze leży bukiet czerwonych róż. Tłum się rozproszył, ludzie krzyczeli. Niektórzy ruszyli w kierunku pagórka, skąd, jak sądzono, padły strzały. Inni pobiegli w stronę budynku Texas School Book Depository, który mijała limuzyna. Wybuchła panika. Po chwili kierowca, odzyskawszy rozsądek, rusza pełnym gazem. SS-100X ma monstrualne rozmiary. Pojazd został specjalnie przerobiony na użytek prezydenta. Waży 3,5 tony, rozpędza się i sunie niczym taran. Zapruder filmuje limuzynę, dopóki ta nie znika w tunelu. W końcu limuzyna dociera do szpitala w Parkland, 6 minut po zamachu. Pani Kennedy jest pochylona nad mężem, ma zabrudzone ubranie od krwi. JFK jeszcze żyje, ale jego oddech jest płytki. Na sali zbiera się 14 chirurgów.
Pacjenta intubowano, podano mu zastrzyk z roztworu soli fizjologicznej w nogę. Zebrali się tam agenci Secret Service, policjanci, interniści, lekarze różnych specjalizacji, pielęgniarki i Jackie. Jedna z pielęgniarek, Doris Nelson, próbowała zrobić porządek. Chciała wyrzucić Jackie z sali. Pierwsza dama odmówiła wyjścia z pomieszczenia. Pielęgniarka zrezygnowała, kiedy interweniował osobisty lekarz JFK, admirał Barclay. Niedługo później prezydent umarł.